Cichanouska o Andrzeju Dudzie. Słucha narodu Światłana Cichanouska dla West France o Andrzeju Dudzie. Słucha narodu. Kandydatka w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi Światłana Cichanouska w wywiadzie dla francuskiego dziennika West France stwierdziła, że ma doskonałe stosunki z Polską, która wydaje jej się wspaniałym krajem, gdzie prezydent szanuje i słucha swojego narodu. Opozycjonistka pytana przez dziennikarzy regionalnej gazety West France, będącej największym francuskim dziennikiem, o największe poparcie w Unii Europejskiej płynące z Warszawy, w kontekście obaw Komisji Europejskiej o łamanie praworządności w Polsce, odpowiedziała: mamy doskonałe stosunki z Polską, której rząd udzielił nam nieocenionej pomocy. To kraj, z którym mamy wspólną historię i doświadczenia. Polacy rozumieją Białorusinów i chcą nam pomóc w rozpoczęciu przemian demokratycznych. Cichanouska dodała: rozumiem krytykę pod adresem Polski, ale z mojego punktu widzenia jako Białorusinki żyjącej w reżimie, Polska wydaje się wspaniałym krajem, w którym prezydent szanuje i słucha swojego narodu. Opozycjonistka przypominała o brutalnych aresztowaniach demonstrantów, w tym kobiet, podczas pokojowych demonstracji w Mińsku. Poinformowała, że opozycja przygotowała listę z nazwiskami funkcjonariuszy policji i żołnierzy białoruskich, którzy popełnili przestępstwa. Lista jest wynikiem śledztwa przeprowadzonego w terenie, stwierdziła Cichanouska. Chcemy, by osobom odpowiedzialnym za przemoc odmówiono wiz, a ich majątek za granicą by został zamrożony. Każdy, kto przyczynia się do przemocy, musi zrozumieć, że narusza prawa człowieka. Uzyskaliśmy już poparcie Parlamentu Europejskiego, który przyjął rezolucję i nie będzie już uznawał Łukaszenki za prezydenta od końca jego kadencji, stwierdziła opozycjonistka. Cichanouska spotkała się w poniedziałek z szefem Parlamentu Europejskiego Dawidem Sassolim, wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepem Borrellem, a także unijnymi ministrami do spraw zagranicznych przed ich posiedzeniem w Brukseli.